Cześć, siemano, witajcie z tej strony Boluz i bardzo serdecznie witam was w kolejnym odcineczku z sąsiadów. Oczywiście Bronuś jest ze mną. Sąsiad Bronuś, dzień dobry. A na drugim pięknym gospodarstwie jest niestety tylko dzisiaj z nami Adaś. Ale bardzo się cieszę, że na pięknym gospodarstwie, witam serdecznie. Tanas jest z nami, ale w trasie, Tanas właśnie od nas wyjechał dzisiaj o 10, mamy godzinę 14. Już niedługo, jeszcze ze 3-4 godzinki drogi i będzie u siebie w domku. Co my tutaj robimy? Ogólnie Adaś, jakbyś mógł trochę sobie mikrofon jakoś ogarnąć, bo tak słychać te młoty i to wszystko. A, no bo mam okno. No to musisz niestety zamknąć, bo strasznie to mocno słychać. Co tutaj się dzieje? Jak widzi ta ciężko, nasza czwóreczka ma. Pieniążki, skąd się wzięły pieniążki na naszym koncie? Zaczęliśmy sprzedawać w odcinku chłopaku buraki z racji tego, że no nie robimy odcinka gdzieś tam styczniowego czy grudniowego, bo nie ma sensu, można tak powiedzieć śmiało, i postanowiliśmy, że jednak te buraki będziemy sprzedawać. U chłopaku był dzień dalej przewinięty niż u nas na odcinku, więc też ta cena poszła trochę do góry. Mamy hałdę buraków, o Jezus Maria, ale mi zrespiło dziwnie sarnę. Przede mną jakieś lagi w ogóle są tak cholerne. Tak, ale dziwne, że dopiero jak włączyłeś nagrywanie, to dopiero tak się zaczęło. Dawno farming nie odpalany. Nie, dawno farming odpalany, pewnie jakaś aktualizacja była i żeśmy tego nie ogarnęli. Chociaż ja dzisiaj na tym save'ie z godzinę tutaj posiedziałem, jak nie dłużej, bo tak, kopaliśmy sobie buraczki, tamto całe pole sprzedałem. Tutaj aktualnie stoi sobie Zetor, też dalej będziemy później w dalszej części odcinka kopać sobie te buraki. I będziemy dzisiaj kosić na dwa, w ogóle dzisiaj naprawdę mega zarąbista akcja, bo ten nabyteczek, który tu pięknie stoi, ten miodowy, będzie w dzisiejszym odcinku nasz. Ja teraz jadę sobie sprzedać tą przyczepę buraczków po to, żeby mieć pieniążki na oddanie też i sąsiadom pieniążków właśnie za bizona i przy okazji oddanie przyczepy. A ile wymota pieniążków? My mamy 20 tysięcy 50. Kurde, bo ja zapomniałem, bo mieliśmy tych pieniędzy troszkę więcej, bo były prawie 23 tysiące, jakoś tak, ale ja pojechałem naszą czwórką wreszcie na warsztat i tą szybką skrzynię ogarnęliśmy, to kosztowało nas 2,5 tysiąca, więc niestety tych pieniążków mi troszeczkę zniknęło. Jak widzicie, nasz bizon już napiera, jedzie na pole kukurydzy, jest naprawdę sporo tego do koszenia, więc tutaj już Bronek się bierze za tą robotę jak najprędzej. Później, gdy będzie chwila, nie wiem, może się weźmie i poładuje troszeczkę te buraki z tej hałdy, bo dobrze by było jeszcze dzisiaj trochę na odcinku wywieźć, jeśli nie, no to poza odcinkiem jakoś to na szybkości trzeba będzie ogarnąć i po prostu to sprzedać, ależ naprawdę 15 tysięcy litrów. Czy my będziemy tego bizona w ogóle modyfikować, czy nie? Na pewno nie na ten sezon. Jeżeli byśmy modyfikowali, to wydaje mi się, że może na kolejny, choć tak szczerze nie mam pojęcia sam. Kurde, czemu tu? Przecież ja nie mam... tych, ja nie mam biegów, a zaraz choć idę to zobaczyć, bo może biegi są, ale nie, no przez całą drogę teraz jechałem i było gitarowo. Okej, sprzedajemy buraczki. Mówię, pierwszy sezon wjeżdżamy od razu bezpośrednio, pole sąsiady miały ogarnięte do kukurydzy swój, więc tutaj od razu sprawdzimy, czy wszystko było dobrze poustawiane, nie powinno być jakiejś tam większej tragedii. Będzie te 24 tysiące, no proszę, 24 tysiące, jest, dobra, za kombajn jesteśmy jeszcze, kwita. Nawet mogę, tak, 1000 zł będę musiał jeszcze dorobić się, ale to się dorobię z racji tego, że mamy dzisiaj na sprzedaż mąkę. Ja już, ona jest załadowana. Boże! Co? Chciałem się pytać, a co z mąką? No, także dzisiaj będzie... Kiedy ty powiedziałeś o mące, ja chciałem się pytać, co z mąką, nie? Normalnie... Jakby był grudniowy odcinek, to by było super, bo by jej cena była o 100 większa. No, a 100 to jest dosyć dużo, jak na tą serię. Ale niestety, no, nie przewijamy, więc musimy to jakoś sprzedać troszeczkę wcześniej. Dlatego też będzie ona sprzedawana od razu dzisiaj. Ja tylko słyszałem dźwięk. O, idzie, jest piękny nasz mulcher. Sobie wraca. A bo ty Adaś miałeś pożyczony, tak? Tak jest. Jo. To nawet nie wiedzieliśmy. Nawet też nie wiedziałem o tym roli. Tak, propos. Ogólnie możecie mnie trochę dziwnie słyszeć, bo gadam przez nos, ale niestety no... Nie jest źle, powiem ci. Nie ma tragedii, gorzej się po prostu czuję niż wyglądam, ale nieważne, ważne, że wracamy. Wracamy, bo naprawdę aż się chciało dzisiaj od samego rana, przygotowywałem sobie serwer. Jeden, drugi można tak powiedzieć i naprawdę mega fajnie, mega się cieszę, że już tutaj ogarniamy od jutra już na pełnej gdzieś tam. Zaczynamy to nagrywanie. Sumsiu, od dzieci tą przyczepę i no postawić na polu, mogę? Wiesz co, na polu i przeczep sobie od razu, tak żeby ci było wygodnie. Okay. Bo ja i tak zaraz tam jadę i podpinam się mocno, bo też trzeba powoli. Dobra, Sumsiu, ja ci robię przelew.
Rób mi przerw na blika bardzo szybko. Ja i tak już zaraz Tanasowo będę. Tanasowo przelej pieniądze, 20. Musimy na postę, przelew zrobimy. 4200, czyli jeszcze tylko tysiaczka sąsiadom. Boże, no. 81 mamy, masakra. Daj Boże, pięknie, żeśmy nie musieli nic zrobić. Piękne 42 tysiące. Kurde, mamy. Wiem co, mam już zarobione pieniążki. Momencik, sąsiad zaraz już oddaję resztę. Przypomniało mi się, co stoi na sklepie na sprzedaż. Nasza stara maszyna do buraków jest załadowana na przyczepkę. Coś jeszcze mieliśmy do sprzedania. Dwie rzeczy były, ale kurde nie mogę. A, talerzówka. No. No ale dobra, mniejsza z tym. Ważne, że teraz tak, sprzedajemy maszynę do naszych buraczków, która nie będzie nam już potrzebna. Za to sobie oczywiście kupujemy pięknie, ale to najpierw oddajmy sąsiadowi może, żeby nie było lipy. Najlepiej było, bardzo cię proszę. Tysiaczka, przelej, dziękuję bardzo, jesteśmy rozliczeni, Bóg w dzieciach. Jeszcze sąsiadowi, żeby być już z nimi kwita, tak jest. Promocje, nie ukrywam. No ta manika na nas patrzy, ale no przydałaby nam się na kurniki. Teraz narpie musimy zebrać na kurnik, więc dopiero może kiedy indziej o tym pomyślimy, ale patrząc na ceny, no to fajnie, to na pewno by się tutaj pięknie spisała w naszej gospodarce. No żmijka fajna, ale jeszcze fajniejsze chyba żmijki są w necie, więc to tam kiedyś myślę, że sobie kupimy. Co ja bym mógł tu kupić? Kupię od razu gdzieś tam w wolnej chwili, jeżeli Bronek będzie. 4 bagi karmy dla naszych świnek, żeby po prostu ona była na przewijanie. No i znów niestety wkraczamy do sumy poniżej 1000 na naszym koncie. Ale mówię, tych buraków jeszcze na sprzedaż jest, wszystkiego jest, więc to tam tragedii z tym nie ma. Sąsiad widzę tu na silnik chyba wykorzystał. Wsiadamy do bizona, kurde. No tak, zapomniałem, że trzeba dźwięki przyciszyć. No jeszcze tylko pewnie sezon 2 się pomęczymy i już nie będzie tego ogarniania. Głośność pojazdów zmieńmy na 50, powinniśmy chyba w miarę dać radę. Tu jak sąsiad już ty naszym ciunikiem się bawisz, to możesz podczepić wózek na header. A to, przy okazji. To nie chcecie przyczepy? No tak. Zapomniałem, że pożyczysz nam jednak, dobra. Podczepiałem tamtą przyczepę drugą, dlatego. Zapomniałem, no, że ty jednak nam pożyczysz tą przyczepkę. Wózek możesz zostawić, a tam wózek. Dobra, to wózek sobie na spokojnie później zjedziemy. Ja już tu od razu na pełnej jadę bizonkiem. Nie mam ci jechać za tobą, tak to? Wiesz co, nie, ja sobie tak. Ja sobie muszę przywieźć teraz dwie przyczepy nasze, ale MTZ jest podpięty, więc spoko. Ja to ogólnie powiem ci tak. Szczerze, chcesz, to możesz ją póki co wziąć, jeżeli masz jakieś ładunki takie większe, że na dwa razy, bo ja tą przyczepę bardziej bym potrzebował później pod koniec odcinka, jeżeli by się okazało, że my nie jesteśmy w stanie skosić kukurydzy na odcinku, to wtedy Bronek by sobie ją kosił, a ja, żeby mieć przyczepę do kopania buraków, to tylko i wyłącznie ta przyczepa mi dzisiaj potrzebna. Ja na razie potrzebna. No mam dwa zestawy, więc... Jeżeli mówię, chcesz, to możesz śmiało ją na razie brać, mi dopiero ona się przyda za chwil kilka. Okej, piękny poprzeczniak wykoszony. My sobie gdzieś tego bizona tutaj postawimy u sąsiada na polu. Niech jeszcze na swoim terenie se chwilę postoi. Dobrze, że nie wyglądam jak pan Żul, ale jest w porządku. Ja pierdzielę, jak można się teraz modyfikować, to jest szok. Bronku, powiedz mi, jak to sypie. No, średnio. Średnio, nie? Tak myślałem, bo jak zobaczyłem dzisiaj naszą hałdę w stodole, którą podgarniałem, to byłem troszeczkę zszokowany. Bo jest naprawdę mała, to pole nie było jakieś tragicznie malutkie koło domu. Więc ja też nie nastawiam się, że to naprawdę da jakiś plon stokrotny. Zastanawiam się tylko, dlaczego tak słabo sypie. No jak to kukurydza, no my już niestety, ale poruszaliśmy ten temat na wielu odcinkach. Powiedz mi, czy ty jesteś wtedy w stanie jechać w jedną i w drugą stronę? Nie, w jedną i w drugą? Tak. Tak, czyli jeżeli ja postawię na jednym poprzeczniaku przyczepę, to będzie kwit. Ja raczej ja. No dobra, to ja biorę wtedy Adasia przyczepę. Biorę ten zestaw i dziękuję, dobranoc, bo co ja mam gdzieś tam tamten rozczepiać, tamten wolę dać wtedy na buraki, bo prawdopodobnie na burakach muszę na jednym i drugim krańcu pola postawić przyczepy, więc to by było spoczko. Kurde, teraz od razu inaczej się jeździ, jak ta nasza czwórka ma 42 na godzinę. Kurde, naprawdę bardzo ładną przyczepę macie, tą Welgera. Ja cię kręcę, jak ona wygląda, zarąbiście ona wygląda. O, taką jeszcze jedną burtę większą, albo wiecie, pod plandekę. Jakaś delikatna nadstawka, coś w tym stylu. Uśwa, to co wy macie na polach? Czemu macie takie dziury na polach? Gdzie? O Boże! No a tu. To jest przez ten siewnik obok. Jaki siewnik? Bo mamy ten siewnik, znaczy uprawa siewny, co nam robi. No mordo, tu chodzi o teren. Jeszcze coś innego? Dobra, no to przyjdź do mnie. Gdzie?
tutaj. Obniż się i spójrz na i popatrz tutaj, jak ja idę. Zobacz, tu, obniż się do samej ziemi i sobie idź tym tunelem, jak jechałem z przyczepą. Boże, masakra. Ja jadę, a przyczepę mi chcę urwać. Mówię, co jest, ale że wy nie zauważyliście tego wcześniej. Ale tego nigdy nie było widoczne, mordo. Ja jestem teraz w szoku. No na mi tyle robiliśmy tutaj i nie widziałem. No ja myślałem, że przyczepę mi urwę, ja mówię, koło poszło na 100%, nie? Masakra. Ale tego nie widać z góry. Nie, jak, nie, nie, ja, znaczy, to... jak jechałem teraz ciągnikiem szybko. Może teraz jak zmulczowane, to widać dlatego, bo jest dziura. Dziury. Daj Boże. Ty wolę jakieś na drugą stronę nim? Na drugą mam jechać? Bo chodzi o to, że ja teraz z wycinaniem skleniaków nie dam rady dookoła dojechać. Dobra. To czekaj, to ja jadę wtedy. Ty chcesz się teraz wysypać, co? No ja będę musiał wyjechać z łanu i... Dobra, nie, no rurę otwórz. Przecież na którą stronę? A nie, dobra, masz ten, na kukurydzę. To wyjedź już, tylko cofnij trochę, żebym ja mógł wjechać ci w ten. Żebym ja mógł wjechać tu w twój pokos. Zapomniałem, że rura z tej strony, tak człowiek dawno nie grał, że... Mój cię, Panie Boże. Kurde, dalej rurę w trybiga mi raz! Dobra. O. Dobra. Nie wiem, czy będę miał siebie okay. Zbiornik. No, zarobi się to wygląda. Ogarniesz? Ogarniesz. Postawisz? Ja jadę trochę pokosić, bo to już 11 minuta odcinka tutaj. A trzeba na dwa bizonki tutaj pięknie polecieć. A sąsiady tu nie mają nic zrobione, po tym mięśni też widzę. No, ogólnie u nas te buraki gdzieś tam nas tak trochę zatrzymały. Ale nie kopało się źle, ja poza odcinkiem też nawet w miarę moment mi to poszło. My mamy ogółem dość sporo zrobione na innych polach, więc też chcemy coś tam na wiosnę mieć. No my teraz, no jak widzicie, no z pieniążkami ciężko, sprzedamy tą mąkę, jest to około 15 tysięcy, może około 16 będzie za mąkę, do tego, właśnie, a propos tego modu, patrz kurde, mogliśmy go odznaczyć na żniwa kukurydzy, bo jak widzicie, jak się kosi, nie daje on sieczki. Chociaż dla samego wyglądu, już nie mówię, żeby dało nam to, wiecie, nawożenie. Ale chociaż zawsze ładniej to pole po kukurydzy wyglądało, jak ta sieczka jakaś tam leżała. Więc niestety... Ale po bizonie nigdy nie daje sieczki. Nie? Nie. Mi się wydawało, czy rzecz... Nie. To by musiał mieć mulcher, znaczy tak header z tym mulcherem. Po bizonie nie było nigdy. Aha. Jo, to beka. To nie jest wina modu. A, no to myślałem, że bo... Kurde, my wcześniej nie kosiliśmy, ale no nie no, może i kukurydzy żeśmy nie kosili. Choć w pierwszym sezonie chyba była koszona. No ale nie było. Nie wiem, mi się wydawało, że coś tam leżało. No ale dobra, mniejsza z tym. Najważniejsze, że żniwa kukurydzy są. To jak skończymy, no to dopiero dość fajne pieniądze będą nas czekać na pożniwach. I prawdopodobnie na wtedy przyszykujemy się gdzieś na stawianie tego kurnika. Cena za jajka, czekamy, bo trochę tych palet będzie znowu na sprzedaż, więc coś tam, jakąś cegiełkę małą do tego kurnika będziemy w stanie sobie dołożyć. Co do tego, bardzo fajne pieniądze za soję, bo tej soi mieliśmy dużo w tym sezonie, jak pamiętacie. Koło chyba 15 tysięcy litrów jest. Serio? Aż idę zobaczyć. Sam otwieram swój notesik, ile my mamy? Boże, gdzie to było? Soja, 17 tysięcy litrów prawie. Także my tej soi naprawdę mamy sporo. Więc jeśli chodzi o to, to będą bardzo fajne pieniążki. Do tego oczywiście gdzieś tam cena za kukurydzę, choć tu się nie nastawiamy na jakieś tam wielkie, ogromne pieniądze. Ważne, żeby było to gdzie tylko zeskładować. Całe szczęście, no tych chlepisk mamy sporo. Rzepaku nie mieliśmy w tym sezonie. Pszenica poszła na mąkę, czyli no tutaj cena z mąki. No i dzisiaj wywieziemy sobie jeszcze jęczmień na koniec odcinka. Bardzo fajnie, bo jęczmień mamy w silosie i jeszcze jest na to pirol, więc tak szczerze sprzedaż jęczmienia to jest dosłownie 5 też minutek. Jadę. No, także dzisiaj będziemy mieli sprzedany i będzie z głowy. Końcówkę odcinka poświęcimy właśnie na te wszystkie sprzedaże. Na wiosnę dojdzie kolejne nam 30 tysięcy za świnie, bo chyba jak dobrze liczyłem, co wiosnę będziemy mieli sprzedaż świnek, ale my mamy po 30 czy po 20? Po 20, przepraszam bardzo, czyli 20 tysięcy dostaniemy za świnie, także no nie ma tragedii. Powinniśmy naprawdę bardzo fajnie tutaj sobie jeszcze zarobić, ale obstawiam, że pewnie bez kredytu tutaj nie damy rady, że tak powiem, ogarnąć tego kurnika.
No to już będzie naprawdę... Mówiliśmy o nowym traktorze, nie? No, też mówiliśmy o nowym traktorze, także kurczę, no trzeba będzie coś tutaj myśleć. Nie, mi się wydaje, że lepiej chyba kupić kurnik, zainwestować w to. Nawet i powiem ci ten kredyt, sąsiady non-stop jadą na kredycie, więc nie byłoby chyba tragedii. Ty, wiesz co, ja to kurde, nie wiem. Nie ma tragedii, nie dam rady jeździć w jedną dobrze. I w drugą stronę, ci powiem. Mam mieć zbiornik pewnie. Ach, no, na pewno, tak. No, to spizona by ma się lepszego. Dobra. O Jezu, ale ty coś ładnie tu sypnął. To jest 51%. Czyli jednak tutaj dobrze, mogłem podjechać z tymi. O, to nie szkodzi. Najwyżej zaraz, jak będziesz mógł, nie? To skoczysz zaraz i przywieziesz ten. Przywiózłbyś przyczepy na jedną i drugą stronę, by było super. Tamte dwie? Nasze, no. Dobra. Czy nie będzie sensu? Nie wiem. Czy lepiej jeździmy z jedną, bo i do kipowania lepiej i w ogóle? Może i o. Nie, to jest bez różnicy w sumie. To wprawdzie... A teraz ja będę miał zaraz pełny, nie? Ja już tutaj na pewno sobie gaszę. No ale musi być jedna po jednej, druga po drugiej, no bo skoro nie dojeżdżasz, no to bez sensu, jo. No bo jak to jest? My już mamy w następnym odcinku sum się od wiosny chyba, co? Prawdopodobnie tak. No bo nie będę miał już co robić. Wszystko mam przygotowane na zimę. Ja dzisiaj wszystko sprzedaję, więc... No, żyć nie umierać, rzekłbym nawet. Dobra. Więc pewnie dopiero widzimy się w marcu. No to z jednej strony spoko. My musimy dużo rzeczy zrobić w sumie. No my musimy poza odcinkiem sprzedać te buraki. Buraki, no. Tak, tutaj my chwilkę będziemy musieli sobie pograć. No to jest to właśnie, że sąsiady nie mają ani ziemniaków, ani nic. I tak, piwnice mają, a ziemniaków brak. Powiem tylko tyle. No ale liczę, że no, w najbliższym sezonie coś się ruszy. No, chciałbym bardzo mocno, chciałem. Bo zawsze to mówię, no wam też to trochę zajęło. Nie mówię dużo. Tego sezonu już bardzo chciałem, no ale dla nas... Mówię, nie mówię dużo, nie? Ale zasadźcie sobie chociaż tyle, co ten. No nie, no, teraz powiedział, że na pewno nie w tym sezonie, więc do tego się już nie udziałałem. No zobacz, my Adaś na posąsiedzku. Może nie miał trochę racji. Ile? Prawie 50 ton ziemniaka chyba, nie? Miałem. A zobacz, pole wcale nie jakieś mega duże. No i ona, tylko też musi być zestaw, a my nie mieliśmy nawet szans kupić zestawu do ziemniaków, tak? Więc tutaj i z jednej strony miał rację, no żeby odpuścić, bośmy w ogóle stanęli w miejscu wtedy fest. Może i tak teraz mamy, dlatego... zobaczymy, co teraz będzie, ile zarobimy w ogóle przy sprzedaży, ile będziemy mieli na koncie, ile trzeba będzie odstawić na kombajn, więc... No najgorsze jest to, że ciężko ciężko powiedzieć, że za te buraki zarobiliśmy, bo kurna dziot, żeśmy to tak tu posprzedawali, tu nie, że jest to sprzedane, ale myślę, że tak nie wiem, około 50 tysięcy powinniśmy chyba wyjść do przodu. Choć nie, chyba to by był za duży wynik. Bo za dużo, tak. Bo ale, no kurde, teraz powiem ci, z tamtego pola to przyczepa za przyczepą. Same przez buraki też. Ale trzy pola mieliśmy, nie? To jest no tak, ale to są buraki jednak, one są najtańsze, więc... Ale to na żowo naprawdę, no zwariować szło. Dobrze, że nas sąsiady poratowały przyczepą w poprzednim odcinku. Bo by była masakra, ale piękne akurat ujęcie. Tutaj ja się do tyłu odwracam, a uważ, że raz na szynie się otwiera. Ja nie dałem do końca. Ja do końca dojadę. Ale najgorsze jest to, że się jeszcze nie wysypiesz. Bo tam jest chyba pełne. No muszę przyjechać. Znaczy wiesz, podjedź... To jest 18 minuta, tam jeszcze teraz. Chwilę. Ty, dobra, ja wiem co zrobię. Weź czwórkę, nie? No. I... Albo inaczej. Leć do MTZ-a i podjedź MTZ-em pod silosy i napełnij je jęczmieniem. I wtedy... To? No, silosa jęczmień nasyp na przyczepy. I ja wtedy pojadę zawieść, czwórkę wysypać, a postawię ją najwyżej na buraki, a ty dwoma przyczepami tu przyjedziesz już, nie? I rozstawisz je z jednej i z drugiej. To już tam ogarniemy. Byleby tylko mam właśnie... mam silosów nasypać, tak? Tak, teraz silosów nasyp jęczmień na MTZ-a, na te dwie przyczepy. Raczej tak nie jesteś w stanie obydwu ich ogarnąć, więc... Dobra. No ogółem to ja dzisiaj się zarąbę, jak będę miał to wszystko sprzedać, co nie? A wy macie coś do ładowania, w sensie wszystko. Tak... O Jezus. No i całe szczęście, mamy z tym kwit. Bo do nas sprzedał rzepak, który był w silosie. Jęczmień teraz sprzedałem, jeszcze dosypałem, bo mieliśmy go za dużo. A teraz cała reszta, czyli pszenica, owies i coś jeszcze? Na pewno pszenica i owies. A i kukurydza. No to kurde ładnie. No ale kukurydzy i tak teraz nie sprzedajesz, więc... No nie, no ale...
Bronku, ja jeszcze ten, jestem w stanie od ciebie trochę wziąć, więc jak tutaj przyjedziesz, to jeszcze spokojnie Bizony możesz... Bizona będziesz mógł dojechać do końca i wtedy obydwa sypać na poprzeczniaku. Dobra, okej. Okay. Ja sobie tutaj już pięknie poczekam, aż to nam się naleci. Elegancko, ale pełna przyczepa, ja pierdzielę, zaraz się wysypię. Ja chyba powoli będę ruszał, bo... O Jezus Maria, jak tam strzał poszedł. Przepraszam. Dobra. Co tu jest? A no te dźwięki, masakra, tak są wyciszone od Bizona, że ledwo co było naszą... czwórkę słychać, ale ona przez tą zmianę skrzyni biegów tak dziwnie teraz z tymi dźwiękami. Więc masakra pod tym względem. Bo nie ma takich fajnych, te biegi wcześniej się o wiele lepiej zmieniały niż teraz na tej, no, szybszej skrzyni. Ale to może przez to jaką właśnie robotkę tutaj ma, nie tak źle, ta przyczepa się wydawała, żeby o wiele mniej wejdzie, a 7 ponad wlazło. Dobra, my sobie tą jedną sypiemy. Wtedy zawiezimy ten jęczmin i będzie kurderowo. Kurde, nie, no jednak trochę tej kukurydzy da, nie ma co gadać. Bo teraz myślę, że gdzieś, nie wiem, ciężko powiedzieć mi ile na hałdzie było z tamtego pola było zwiezione. Nie wiem, czy tam była w ogóle przyczepa, więc to ciężko mi ocenić. Kto to kończył? Ty, ja to kończyłem kosić. Chyba tak, pamiętam. Dobra, cygnyk, fuk. Dobra, wykręcamy. A, sakra. I spróbujmy to teraz. O, no, dwa żmika by się przydamy. Też na tą żmiką na pewno będziemy patrzeć, żeby tutaj z tej stodoły o wiele łatwiej wyciągać. Czy ogółem, no mamy wszystko, mamy gdzie to przytrzymywać, ale teraz ładować to... No jest najgorzej. Polecam ładowarkę Manitu zakupić sobie. No myślę, że ona dużo nie da, aby... Ile ona ma tam wielkości? Trochę by ci dało, nie gadaj. A ile ona ma wielkości? O, ale dupnie wasza przyczepa wysypuje. Manitka ze 2,5 tysiąca litrów powinna wejść, wziąć. Na pewno. Dobra. To nie jest tak źle. Czekaj. Noż. Ja teraz bym sobie... By było tak... Jęczmień. 9 tysięcy litrów. Kurna dziot. Nie... Ani się nie złamy chyba. Jak ja mam tu teraz pojechać? A, dobra, pojedziemy polem. O Jezus, ale to będzie leciało długo. No też miki długo leci. No, te silosy, no ale o to nie ma co tam naczekać. No. Ej, może wejdzie. 5 ton jeszcze. Chodź, nie, dobra. Jednak, kurczę, powiem szczerze, jakby był Tanas, o wiele lepiej by było, bo by... jeden jechał, drugi ładowałby kolejny, a teraz... Łe. Zawsze to... I minus. Nie szkodzi. Wiesz co, Bronku, będę cię potrzebował, jak dojedziesz. No, to... Pojedziemy razem. Ja nie dojadę. Mam pełno już. No, no to mówię, to tu cię potrzebuję. Wsiadaj w czwórkę i zasypuj się tym, co... Zobacz, ile tam w ogóle zostało w silosie. To na 600, kurde. Okay. No nie, no trzeba to mało wysypać chyba. Czy nie? Czy... Jo. Czy zawozimy to na przykład na ten, na młyn? Nie, dobra, weź nie ten i sprzedajmy to. Bo ileż tej mąki, tak to nie wiadomo z tą... Jeżeli tak z mąką będzie wychodzić, to trochę słabo, że nie będziemy jej sprzedawać za dobrą cenę. Bo ona ma cenę w grudniu. A nie zawsze ten grudniowy odcinek będzie. Więc trochę słabo. Nie, no to po prostu będzie trzeba robić tak, że sprzedajemy poza odcinkiem, jak przewijamy, tak? No, bo to jak będziemy mieli tyle tracić, to będzie tragedia. Znaczy raczej, jeżeli będziemy mieli poza odcinkiem, to raczej będziemy musieli się starać robić grudniowe odcinki i tyle. No, dokładnie. Bo to i jedni i drudzy by sprzedali wtedy, nie? No, bo to wtedy wszyscy będziemy musieli siedzieć poza odcinkiem i to ogarniać, więc jeżeli ktoś zrobi odcinek zimowy, no to po prostu się uda to zrobić, nie? W tym sezonie w grudniu nie ma już co sprzedawać, bo my większe sprzedaliśmy. Jechałeś. Na Topirol, na sklep. A czemu ty wyjeżdżałeś tutaj do tyłem? No bo nie wiem jak się nawrócić, bo się bym nie złamał. Ja pojechałem też do tyłu, nie patrzę, nie ma cię nigdzie. Nie zmieściłbym się tam. Więc po prostu musiałem to łoga. Ile owsa w moim notesiku? 10 ton. Ej Boże, żeby tyle było. Sprawdzimy jak dobre hale mamy, czy nam coś ucieka, czy nie. Okej, jęczmień. Witam panowie serdecznie. Zmieniamy stronę na prawą. Zmieniamy stronę na prawą. Dobra, już trochę podjadę do przodu. Tam chłopaki się dali. Kurde, trymiga mi tu jest.
Nawet jest waga, ja pierdzielę. Tak jest. Sino, nie zauważyłem tego. Pierdzielam się teraz do hali. Nie, no nie, poczekaj. Tak to nie. Dobra, no 13 koła. Ona nadzięciała chyba. Tak się mnie coś zdaje. A dobrze, bo ja poza odcinkiem z wami będę robił, bo ja muszę to posprzedawać też. Bo nie sprzedam tego ja odcinka sam, na pewno. Samo ładowanie buraków nam zajmie. Czul czasem. O, kurde, ale mordu nawiązy śpiewałem. Najważniejsze, żeby ten owiec sprzedać, bo on najwięcej też kosztuje. A my też. Jedziesz tyle całym zestawem tam, jo? Jo, ja jadę całym zestawem tam, a ty, mordo, możesz podjechać tym jednym zestawem, kurde, na te buraki? No, tak by było. To zostawię go. No, jakbyś mi mógł, to weź mi podjeźdź tam. Gdzie? Na to pole koło chłopaków. Aha, dobra, ja myślałem, że ten, że na tutaj na nie, nie, ja chcę jeszcze pokopać w dzisiejszym odcinku. Nie, ten odcinek chyba zrobimy lekko dłuższy, bo i tak skoro mamy siedzieć poza, to ja wolę dzisiaj tu wszystko ja porobić. Myślę, że tak, masz to. Bo jeszcze chcę tą mąkę jechać sprzedać, a kurde ciągnika nie ma. Więc będę musiał gdzieś tam, prawdopodobnie nakopując całą przyczepę buraka, wtedy jakbym sobie ładnie podjechał, no to by było spoczko. Dobra. Cyk. No, dzisiaj, no, mówię, tak zwariowany odcinek, że to kurde wszystkiego by się chciało porobić po trochu, a ciężko, bo jednak zobaczcie, samego koszenia kukurydzy by wyszło, że praktycznie cały odcinek byśmy mogli kosić. No i pewnie tak będzie. I tak pewnie ogólnie wyjdzie, ale ja całego odcinka tutaj nie będę na pewno kukurydzy sobie siedział. Ale ja mam zestawy jakieś przez pola. Dobra. Tylko ja jadę. Bardzo ładne. Jak tam się biznes spisuje? Na razie okej, okay, szkoda tylko, że zbiornik ma taki. Taki? To znaczy jaki? Mały, mały, mały. Kurna dziot. Ja tu nawiozę tych zestawów, a tak szczerze tu zaraz koniec. Ty masz, mówisz, pełno, jo. Mógłbyś tam mnie opróżnić w sumie, gdyby się dało. Ja to właśnie w tym momencie ja robię. Ile jeszcze potrzebuję? To ja z tobą po prostu tutaj pojadę. Potrzebuję jeszcze tonę 300, ciekawe czy się zbudowałeś. O kurde, ładnie. Dobra, ja się zsypię i ruszam wtedy za tobą. W Trymiga K jest brunek. Ty nie szukaj, mordo, mnie. Szukaj. Nie, widzę, że chyba stoisz ciągnikiem już koło buraczków. Aha, wyszedł. Wyszedł. Nie szukaj mnie! Nie szukaj mnie! Jadę, chłopie, i mnie wyrzuciło, ale cały czas z wami gadam i was słyszę, nie? Mordo, nie idź tam nawet jak coś, bo nie wiem, nie ręczę za siebie. Ogólnie co się stało z traktorem? Wyglądał na minimapie, wyglądał. No kuźwa, zarąbiście się udało, nic. Bardzo ładnie stoisz, na łące ze stanąłeś. Serio? No dobrze, bo ja już na minimapie widziałem. Ale wiesz co? Bo tak dziwne. Normalnie z wami tam słyszę was wszystko pięknie, ładnie. Słychać u ciebie, że masz problem z internetem. Dobra. Niestety, wietrzyko się znowu zerwało i pokazuje mi na komputerze burza z piorunami. No, tak jak u nas. Ma sens. Wcześniej. Dobra, dawaj do bizona. Szybko skosimy kukurydzę. Dobra. I będziemy sobie ciurkać dalej. Ty już jesteś sypany prawdopodobnie. Niestety jeden bizon będzie musiał sobie zjechać. Kurde, żebym wiedział, to bym tych przyczep tak tu nie napinał, bo serio. Ty żeś teraz tak ogarnął tą kukurydzę, że w szoku jestem. No, dosyć się udało. No. Powiem ci, to dosyć szybko idzie. Ja myślałem, że więcej tak, że było. Także musimy to wykorzystać w kolejnym sezonie na pewno i sobie tą kukurydzę jeszcze pokosić. No to na pewno. Bo na dwa bizony fajna akcja w kukurydzy, bo miarę, to nie idzie. W miarę powiem ci, że na dwa bizony to jeszcze idzie ta robota, bo jednym bizonem to kurde to by się zachlastał ogólnie, nie? No tak szczerze, ja wielki ciulcz tu przejechałem, bo więcej byłem gdzieś tam podjazdach. Zawsze coś wystarczy, że chociaż trochę przejedziesz i już to dużo pomoże, nie? No. Ogółem, panowie, hala wciągnęła mi 300 kilo. No to nie ma tragedii. No bo tak widać, że nie. A wiaderkiem nie chcesz pobiegać, popatrzeć? My to wiaderkiem sobie wygarnialiśmy kukurydzę, nie zapisujemy sobie danych wartości. Bo raczej wiaderkiem jak rzucisz, no to wiaderko powinno ogarnąć. Mordo pełno masz, czy co? Ale nie, jakaś wiem, że nie jest fatalnie. Ciężko tym headerem trochę kurde. Tak, no pod kosem tak, to jest prawda. Gdzie owiec najlepiej sprzedać, panowie? Niestety ja też gdzieś tam w środku sobie jak siedziałem, no to wyglądało to tak średnio i te mijaczki gdzieś tu potrafię sobie zrobić. No ale no niestety jest jak jest, sami wiemy, na tej mapie pod tym kątem. Szkoda, bo że to tak wyszło,
bo naprawdę wtedy to już mapa by była totalnym sztosem. Jednak tu się trzeba narobić. Mówię, w życiu realnym wyglądałoby to wszystko ok. Nie byłoby problemu z racji tego, że kukurydza, wiecie, tak jakby była posiana, tak by wyglądała. Tutaj niestety jest do danego kąta 90, można tak powiedzieć śmiało, zrobiona. I niestety to wszystko idzie pod skosem. Dobra. Ty to możesz... Tak, ty będziesz wracał. Ja już ci zostawiam bizona. Sobie z niego zsypiesz, a ja już powoli jadę. I ogarniam. Radę wziąć? Tak, tak, ja ci tu dwa pokosy dostawiam. Więc na pewno. Ładnie. No to fajnie, teraz mamy czysto, możemy tutaj na wiosnę dawać obornik sobie. Czekaj, miejmy się. Czekaj, stój! No, tak myślałem. O Boże! Kurde, widziałeś to? Tak, widziałem. A czemu takie coś się stało? Nie mam pojęcia, chyba w koła ten. Żeśmy sobie wjechali. Nie mam pojęcia. Ale jak je napięło obydwa naraz? No bo zaczęliśmy podnosić te hadery. Ja nie podnosiłem. Ja nic nie robiłem. A, to dlatego pewnie tak, bo ty w moją kolizję gdzieś wjechałeś i tyle. Dobra, cyk, myk, fuk. Tu jeszcze zgarniemy te mijaczki. I bierzemy się za buraczki. O, 37 minut, dobra, wszystko mi się uda dzisiaj porobić. Przyczepę myślę, że też powinniśmy moment mieć zapełnioną. O kurde, ale tych mijaków tu jest. W szoku pół godziny, a ja tak szczerze sprzedałem tylko jęczmień i owiec. Nie szkodzi. Masakra. No ale 63 na koncie, zarobiliście. O kurde. To ładnie. A to jeszcze nie wszystko. Jeszcze pszenicha. Kurde, dużo. I jeszcze słoma. To pierdziele, to nie, u nas tak nie ma na pewno. My, no mówię, to na mąkę poszła pszenica, to też. No, ale chodzi. Wy nie mieliście rzepaku, my mieliśmy rzepak. U was znowu więcej będzie sprzedaży na czerwcowej tak zwanej, tak? No bo wy wtedy będziecie mieli dużo kukurydzy i dużo soi, a my tej... No to ile macie kukurydzy? Sporo. Wiecie czy nie? Teraz mam, bo ja mam wszystko spisane. Oprócz soi, nie wiem czemu soi nie spisałem. Kukurydzy 12... No to my będziemy 5. mieli z 15, nie będziemy mieli więcej. Soi tam jest niedużo, bo mam w tej małym garażyku, więc tam jest parę ton. Moim skromnym zdaniem. Dobra. Ty Bronku wtedy weźcie trymiga, później te przyczepy jak najszybciej wyczyść. Dobra. A ja lecę kopać se pięknie buroczki i zobaczymy, czy będziemy w stanie pojechać. Dobra, czwórka jak chodzi, to niech se chodzi. Zostawiamy. Dobra. No to lecimy z burokami, kurna ciot. Nie wiem. Dużo tam jest kopania? Dużo szybko to pójdzie, czy nie? Powinienem, jakby dobrze poszło, to powinienem na odcinku skończyć, tak? To na pewno. Najgorsze to tylko, że właśnie nie mam tego drugiego zestawu, bo no źle to przeliczyłem z tą kukurydzą, bo naprawdę obstawiam, że tej kukurydzy jeszcze tam w ciul zostało. Tak to bym tutaj sobie rozstawił i prawdopodobnie od jednej do drugiej strony by mi starczało, ale zaraz zobaczymy, bo może mi się uda dojechać w jedną i w drugą. Byłbym mega zadowolony. Bo w tą stronę jakoś wiele mi nie bierze. Tak, to coś wykombinujemy zaraz, nie? Zaraz powinniśmy ogarnąć to. No, 31%. Poprzeczniaki tu były wykopane. Wszystko wcześniej już sprzedałem. Że też tych pieniążków w miarę tutaj było. Ale bardzo... Zaraz będziemy wiedzieli... Nie, w sumie ty sypałeś kukurydzę gdzie? Na hałdę. Hałdu? Wszystko do sadowy. Nie mamy, nie, no nie wiemy niestety. Musimy poczekać do sprzedaży. Ja lub... nie ryzykować i zapisywać takie. Mogliśmy rzeczy. Sypać ją do silosa, ale kukurydzy w silos, no po wysuszeniu się ją sypie. Normalnie kukurydzy takie niewysuszone nie wsypać. Chyba nie warto by było wsypywać do silosu, nie? No nie warto, nie można by było. No nie można by było, no zagrzałaby się, więc tutaj niestety słabo. Jedynie coś byśmy mogli innego wsypać? Nic. No, niestety nic byśmy nie mogli wsypać. U nas w naszej teraz stodole, ale naprawdę mega zarąbiste pole do kopania buraków, serio. Świetnie to wygląda. No i tyle buraków powinniśmy mieć co sezon, no może trochę więcej, no. Nie no, mordo, to jest, nie wiem, tu nawet odcinka byś nie miał z kopania. No dobra, no. To nie wiem, czy by się opłacało mieć trzymać te ale maszyny. Według mnie jedno pole za dużo mieliśmy w tym sezonie. Tak, wystarczyłoby to, co mieliśmy tam duże koło Topirolu.
O, musimy tutaj... I to małe. Tak, i wtedy to malutkie mieć i starczy. A w jedną stronę to biorę 4 rządki chyba, nie? To co, ja mam wysypać i przyjechać do ciebie z przyczepami, czy co? No, no, dobrze by było. Przynajmniej z jedną. Dobra, ja muszę sobie otworzyć i czwóreczką sobie tutaj niestety musimy podjechać, bo nie jesteśmy w stanie, bo jak sami dobrze widzicie... czekajcie, się szybko złamała sąsiada przyczepa na tych łopunach. Może uważaj na przyczepę, żeby mi się nic nie skrzywda nie stała. Dobra, tam po urokach jak przejdziemy, się nie stanie, zaraz będą wykupane. Jestem ciekawy, czy da pełną przyczepę jeszcze? Powinno, bo tu ja miałem 3 zbiorniki na obkopywaniu tego wszystkiego. Mordo, na którą, do której hali sypałeś? Do tej jedynej naszej, gdzie było w tamtym roku rzepak i pszenica. Aha, dobra, okej. Więc powinieneś dać radę to ogarnąć. To też na prawo sypać, dało radę się tam wysypać, jo? Jo, ale ich przyczepa dziwnie sypie i sypała pod siebie, jakby mi ją strasznie tak, podnosiło, tak, więc... Właśnie. Też mieliśmy ten problem tutaj u nas, więc... Więc niestety z tym troszeczkę gorzej wyszło, ale... To chyba najgorszy zestaw, jaki mogłem mieć, żeby tu wjechać. Ono długi jest, niestety. Kiedyś, że dwie przyczepy, to jeszcze tur z przodu założony. O mój jest. Ale nie ukrywam, przepięknie Zetor wygląda. Boże, ja sobie jadę 12 na godzinę, za szybko trochę, jak na kopanie buraków. Przepięknie nasz Zetor wygląda z Neptunem, także mamy 2 super ciągniki do kopania, więc myślę, jo, że... to by się podobał? No kurde... Ja nie wiem, jakoś tak nie mogłem się przyzwyczaić. Moim zdaniem jeszcze lepiej wygląda niż z czwórką. Ale to już możecie sami też dać znaka w komentarzach. To jest fajnie, bo na tym polu do buraków jest fajnie pod względem tego, że... Jest dużo miejsca do nawracania na nie po swoim, o, nie po siunym, też jeździmy sąsiadowi, ani nie po żadnej uprawie, tylko fajnie, bo tu jest nieużytek, więc naprawdę spoczko to wygląda. Dobra. Po siuny. Ja powiem wam, że pojadę w jedną, w drugą i to kurna dział będzie zakończone zaraz. Bardzo. Więc fajnie, bo tu za tą czwórką przylecimy. Dobra, elegancko, udało się wysypać. Podwali się później. O, mieliśmy 9 na godzinę jechać, kurna dziot. Z ostatniego odcinka jeszcze przyzwyczajenie. Nie, wiesz co, ja jestem przyzwyczajony do tego, że maszyny mają wszystkie swoje prędkości już ogarnięte i że zawsze można full gazem jeździć. A zapomniałem, że u nas ten nasz niestety sprzęcior, no... Mojogmo. Jadę do ciebie już, że pod drugą. Tak szczerze, mordo? Czekaj. Może mi starczy, może nie. Ej, kurde ludziska, co tu jest? 5 buroczków, to ja se przejadę po tym. Już za późno, bo już wyjechałem. No, to tam jest jedną przynajmniej, nie? Bo z dwoma nie ma sensu. Okay. To rzucimy ją na nasze, ja przerzucę buraki na naszą, przyczepę od razu Adamowi zostawię tamtą. Oho. Daj Boże, żeby tak było. Ale elektrownie już dzwoni. Czemu? W sub ktoś ci dzwonił. Pani Halina już podpierdzieliła mnie na pewno. A u was jedynie na tej przyczepie co dziwnie wygląda, że ona tak jakby przy 70% wydaje się, że jest pełna. Która ta belgierka? Tak. Nie wiem, jakoś nie przepadam za nią. Bardzo chętnie ją odgubimy. Nie no. Bardzo chętnie jak będziemy mieli chęć coś kupować innego. Ale na pewno nie będzie. Moim zdaniem będziemy ją wymieniać, bo ona właśnie średnio wygląda, zawsze ma jakiś problem, te wszystkie. Gdzie postawić się, Bolek? Na tam, na chyba na tamtym poprzeczniaku. Stań przy drodze i tyle. Może być tak, że faktycznie ona się w ogóle nie przyda. No nie wiem, dla mnie ten Zetor petarda. Czy dźwięki w ogóle. On fajnie sobie radzi tutaj z tym. Bizunami trzeba zjechać. Powyżej i łogi na kroki. Boże. Zdaje się, że wszystko, wszystkie linie pozgarniam. Co ty kurde, a jak ładujesz czy co? Jadę zestawem na sprzedaż. Aha, z belkami. A no. Już wyjechałeś? No, jestem na koło autogazu. A gdzie jest autogaz? Na zakręcie jadę zaraz koło waszej gospodarki. O Jezus Chryste, panie. Ktoś chce zobaczyć, zapraszam serdecznie. Nie wiem, czy chcę to widzieć. Jak zamontować 95 tysięcy litrów na przeczepę. Pani mi teraz o 15. Trymiga to jest robota. Tak Boże, żeby tylko nikt nie jechał, bo nie będę się... Ale szczerze? Linię bym pościągał, co nie?
No na pewno. Jeżeli ile dajesz się poziomy do góry? 4. O Jezus Maria. Ale... To nawet Kaziu tyle nie ładują. Ogółem? Tak na styka. Linie wysokiego napięcia nie chycą, tylko te takie, no... Telekomunikacyjne, jak to się mówi. No. Tamtą stronę, kurde, jadę, jest okej, w tą stronę bierze wincy, aj tam. Paku, bo wtedy mieliśmy tylko 3. A mówię, jeszcze dorzucę. Ach, niech mi będzie. Kurde. Nie wiem, czy to wejdzie, czy to nie wejdzie. Mam jeszcze więcej, ale... Dobra, ciur, to nie wejdzie, to i tak muszę na ten zestaw, i tak na ten zestaw. Czekaj, ona stoi, stoi. Zaraz tak, ja sobie dopełnię. O, tutaj samochody jeżdżą, mój Jezu. Jedną, drugą, ale będziecie mieli odcinek akurat w takiej dłuższej przerwie. Bardzo dobrze. Taki troszeczkę dłuższy. Teraz muszę bliziutko tutaj podjechać pod tą naszą szczepę. No dużo na niej nie będzie. Dobra. Bailando. I teraz powinniśmy wszystko tutaj... Ale mi jaku mi narobił. Mówię, w tą stronę mi się jedzie super, ona wielki ciul bierze, ale w tą to jest tragedia jakaś. Na powrocie sobie tym mijaki poprawimy najwyżej. Albo jak się sypiemy, to ja już pojadę. Ile samochodów jedzie, to jest masakra. Nie mogę skręcić. Nie szkodzi w ogóle. Jaki hit. To z wesela wracają. Tej wesele. To ogólnie jest problem ze skrętem, akurat najbardziej w tą stronę, gdzie by się chciało. Dobra. Na powrocie tu dokończymy. Chyba to na sali myślę, żeby widział jaki kurde... Jaki jest melanż tam. Co? Jaki melanż tam jest odprawiany. No jaki ty... wywóz się robi. Ekologiczne i no. Włączyć, jak zwykle. O, mamy. Powiedz mu, żeby dałeś 100 tysięcy na odcinku. No nie wiesz, i nie wiesz na co. Na razie jak tam widzę, nie chcę odpalać filmów, ale widzę, że ma niezłą nawałnicę teraz. Odpal, zobaczymy co mówi. Nie no, nie odpalaj. Jeszcze wyzywa widzów czy coś. Znając życie to będzie o... Ale tam wie. Skóry, weź mi tu wyciereczki. Marsz. Tak coś ten deseń. Zobaczymy ile da się zarobić pieniędzy za sprzedaż tylu. Kur! Serio? Ile kur? 20 zawiozłeś? Nie wjadę do tego. 40 to się da. Serio, nie wjadę do... na skup. Czemu? No bo mam za wysoko. To ręcznie zwalać musisz. O mój Boże. Ładnie o, widzę tam, że się... Kto to wymyśli? Ogarnęli. Kurbą. Czekaj, Tuj. Wiesz co, Bronku? No? Ja bym był ci wdzięczny, jakbyś już wziął naszą czwórkę, jechał sprzedać buraki, jeszcze i zdążysz na szybkości, to odwieź sąsiadowi przyczepę, ale raczej takie nie. Buraki? A, z przyczepy tam, tak, z przyczepy, tak. Ją nawet możesz zostawić na skupie tą przyczepę, to się sąsiadowi później odwiezie i pojechać już na młyn nasz, żebym ja już podpiął się pod mąkę i jechał sprzedać, bo już mamy 43 minutę odcinka. Głomu jest. No i tu by się przydało. Szczerze? Za całą przyczepę. Tam co zrobiłem więcej na grupie, możesz sobie zobaczyć później. Albo któryś z was. Dostałem 8 tysięcy. Dużo, niedużo. Na tej serii to jest dużo. Chyba też mi się tak wydaje. My zamieliśmy zasłonę chyba w tamtym sezonie około 14-15 tysięcy, to było sporo. No ja tylko jeden przyczepę, a tam jeszcze spokojnie. Właśnie, jak myślicie wam, my mamy posiany bronek zboża, nie? To wszystko. My dużo mamy na wiosnę pozostawiane, takich wiesz. No dużo, bo dużo mieliśmy buraków i kukurydzy, nie? No. A co, mamy gdzieś rozpiskę w ogóle zrobioną, czy nie? Ja mam rozpiskę, poczekaj, żeby cię nie okłamał, mam. Bo tak to jest mega ciekawe, co my mamy. Nie, jednak nie, to jest rozpiska z zeszłego sezonu. Okej. Okay. No, my nie mamy rozpiski, więc nie pomoże. Ale na razie dajemy radę bez rozpiski, no i tak teraz nic nie będziemy dzisiaj, dopiero na wiosnę będziemy skupować. No. Czyli gdzieś tam będzie trzeba postanowić, gdzie kuku. No tam gdzie, wiesz, to się da. To wszystko jest, dobra. Ja już biorę czwórę wtedy, szkoda czasu. A ja chodzi się MTZ-em, tak? No już teraz, tak, obojętnie, tam już możesz sypać się i pocisnąć. A gdzie z burakami się jedzie? Koło nas.
Od razu jak tu z od sąsiadów wylecisz z polnych dróg, to... Po prawej... Tak, od razu po prawo. Dobra, łogi, natłoki. Jeszcze coś tam sobie nie odzadło. No, w miarę szybko ci to poszło, tak? No, no. Lecą tam, zestawy. Ale kurde, ten... Dawaj, no, wrzucaj dwójeczkę. Co jest tak długo ciągło na tej jedynce? Ile ty ale na godzinę jedziesz teraz? 43. To czwórka jedzie, prawdopodobnie, ona jedzie szybciej niż MTZ, nie? Jo. Ona wcześniej jeździła tyle co MTZ, ale tam był problem z tą skrzynią. I całe szczęście pojechaliśmy, to naprawiliśmy 2,5 tysiąca. I dziękuję, dobranoc. Bardzo dobrze. Dobra. Ważne, że baza Bizona mam zapłacone, teraz już wychodzimy wszystko i wyłącznie na plus. Więc to mnie bardzo, ale to bardzo cieszy, jeszcze i mówię. I tak mamy z powrotem 14 tysięcy, jo? No dzisiaj na 30 skończymy. Ładnie. No ja, bo mąka. Jo, na 30 tysiącach skończymy na pewno. Więc spoko, bo mówię, przy kupnie kombajnu i w ogóle to naprawdę fajne pieniądze będą. I czekać ino tylko do wiosny wtedy. Kacem. Siada, to tu ino sołtysem. Jestem ciekawy, ile wyjdzie w ogóle na zbudowa tego kurnika. A właśnie, przecież my jeszcze sprzedamy sobie buraki poza odcinkiem, kurna dziot. Mhm. O, myślę, że taka budowa... Nie wiem, ale ze 100 trzeba będzie liczyć na pewno. Tak, na szybko. Nie wiem, jaki będzie, nie wiem, jaki będzie duży, nie? Ale no, 100 to jest minimum. Tylko jeszcze pytanie, gdzie go stawiamy, a ja cały czas myślę, że postawimy go na tej 65, tak? To jest 66, przepraszam. On tam nie wejdzie chyba. Uuu, takie gospo wąskie jakby zrobił. Tak jak tutaj coś. Nie wiem, pomyślimy. Pomyślimy ci to z tą gospą, czy albo od razu dokupujemy mordo tą drugą gospę, o której mówiliśmy i tam go postawimy. Też bym tą, co ty małeś tam na live, nie? Tam mi się mega podobało. No. Tam naprawdę to świetnie wygląda. Dobra, jestem tu blisko, to albo ciul, później sąsiadowi odwiozę, bo jeszcze pewnie po buroki będziemy jeździć, to może się sąsiada przyczepa nam przydać poza odcinkiem. Ty, mąkę mi się nie pali. Ja jadę zawieźć, najgorsze jest to, że mąkę na sam koniec mapy muszę jechać. A gdzie ty to masz? Na samą górę. Chcesz ją jechać zawieźć? Czym ty chcesz jechać ją zawieźć? Już właśnie jadę do czwórką, bo będzie najszybciej, nie? A ty to wrzucą na przyczepę, czy co? Ja już mam załadowane wszystko. Aha, dobra, ja pierdolę. No, już ma gotowe, ja już wszystko przygotowałem sobie, wszystko. Kurba, więc... panie Stasiu. Kurbą. Szybciej będzie jak ręcznie pobiegniesz chyba, bo widzę jak zapierniczasz, panie kurbą. Ale ty o sam Big Buggy, ja Big Buggy zawiozę. Ja, ty Big Buggy już zawiesz, będzie z głowy? No my naprawdę, musimy się przestawić i robić z jęczmienia, bo jęczmień o wiele szybciej idzie na mąkę. Trzykrotnie albo czterokrotnie szybciej, więc na pewno musimy pszenicę sprzedawać. Normalnie, a z jęczmienia robić mąkę, nie? A? Tak, bo my jeszcze mamy połowę chyba tego, co wsypaliśmy, mamy jeszcze, wiesz, do przerobienia, nie? Także my tam jeszcze tak szczerze będziemy mieli mąki kilka dobrych ton. Kurde. Okej. Dobra. A, pasy były zapięte, dobra, spoczko. Jedziemy. Gdzieś tu sąsiad wściekły nie jedzie? Nie, całe szczęście. Nie, jeszcze nie. Zaraz będę jechał. Dobra, kogucika. Czekaj. Ja jeszcze tam nie byłem. Bronek chyba był. Na swoim gdzie? Odcinku, z, nie wiem czy nie z jajkami, bo tam nasz Polonez kiedyś stał. Na tym Karol. Sklepie. To jest jakaś hurtownia czy coś, to tam jest. Więc... Musiałem zjechać, zaraz. Jest to na samej górze. Jeszcze jakbyś mógł, to weź mi to potwierdź, czy to jest za tą główną przecinającą drogą tam na górze. Sprzedaży mąki. Tak, ja muszę zobaczyć, gdzie mąkę sprzedają. Tak, weź się upewnić. Na samej górze, na Karo Hotel Restaurant. Tak, zobacz, czy na Karo Restaurant jest największa cena. No, ale jakbyś pojechał na hurtownię Sliga, to Sliga, to by się nic nie stało. No, ale tam chyba jest różnica 20 albo 30. 10. Ja? No, ale dobra. I tak tracimy na tej mące, więc już nawet te 10 warto przejechać. 50 mówię! A, 50, no to 50 to jest chuj. Ale 10 nie miałem. Jeszcze jedna tutbeka, bo by jeszcze dwie palety nam weszły. Więc fajną przyczepę mamy do wożenia. O, nie ma! Polonez Karo, elo. Elo. Ale jak fajnie go posłychać, jak przy gazówce robi. Czekaj, jak to tam się dojeżdża? Do głównej?
Można przeciąć, czy pojechać w lewo trzeba? Wolałbym przeciąć, żeby się gdzieś tam nie plątać. Chyba przeciąć i dopiero skręcić. I później wtedy, no. Bo tam nie widzę żadnej dojazdku, tak z minimapki. A też nie chcę po głównej tu wyjeżdżać, gdzieś tam plątać, samochody tamować. To... A dobra, widzę, tam jakiś jazdek jest, więc na głównej sobie polecimy. Pięknie, pięknie, bo tu jeszcze na potworów nie będziemy jechać na pewno. Na potworu. Na potworzyce. Wiedziałem, że mi wymusisz ty, kur... Dobra, pięknie, żeśmy to udało się nam to przeciąć. Nic nie jechało. Ale Polonez to ma chyba tempomat włączony. Jakby dasz gaz do dechy, to on sam jedzie. Gdzie to jest? Z tyłu chyba, jak dobrze kojarzę, jak się tu typałem i widziałem Poloneza, to gdzieś było to z tyłu. Jo, dobra, spójrz go. Okej, okay, ale świnie na żarte, nie? Po imprezie wczoraj... Jak to brzmi, nie? Jesteś na imprezie, patrzysz, jakieś się bawią, ale świnie na żarte. Ładnie, 16 tysięcy, 32 tysiące kończymy ten odcinek. Troszeczkę zabawy mamy. Ja skończę 70 parę. Troszeczkę jeszcze zabawy z burakami mamy, ale ważne, że coś zrobił. Mam nadzieję, że te 40 parę tysięcy na koncie tutaj na spokojnie będzie. Wam bardzo serdecznie za uwagę dziękujemy. Zapraszam na kolejny odcinek już do chłopaków, do Adasia. I na razie strzałka, trzymajcie się wariaciki. Cześć! Dobra.